To są artyści rynków, Jacek Brzeski, I Love Trading. W dzisiejszym odcinku Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Maćku, zaczynamy od naszej waluty. Złoty jest wyjątkowo mocny, w pierwszych dniach czerwca zwłaszcza. Mocniejszy w relacji do euro, dolara czy franka niż miesiąc, dwa, trzy miesiące temu. Co zawdzięczamy? Czemu zawdzięczamy tę siłę złotego? Generalnie jest taka siła relatywna wszystkich walut rynków wschodzących i to jest obserwowane. No oczywiście tutaj głównym winowajcą, czy też w tym przypadku powodem, który no, dla nas akurat pozytywnie wpływa, jest słabszy dolar. No i tutaj ten czynnik jest kluczowy. Mieliśmy przecież wczoraj posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które nic nie zmieniło, chociaż były takie oczekiwania związane z tym, że być może Rada Polityki Pieniężnej dokona takiej symbolicznej, z takiej sygnalnej podwyżki stóp procentowych, no nie będzie, to się nie stało, a mimo wszystko jakiegoś zawodu na rynku nie było, więc widać, że te czynniki lokalne jednak zdecydowanie schodzą na drugi plan. Dzisiejsze dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych no mogą mieć jeszcze swoje konsekwencje. Pierwsza reakcja rynku była, powiedziałbym, dość umiarkowana. Wprawdzie pojawiły się wzrosty na dolarze, no ale to nie były jakieś znaczące ruchy. No mamy dane na temat inflacji przeznacznie prognozy, najwyższe od 13 lat dane dotyczące inflacji, no i to no, może powodować w ciągu najbliższego tygodnia, czyli aż do posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku, kiedy będą podejmowane kolejne decyzje na temat stóp procentowych i w ogóle na temat przyszłości polityki pieniężnej, pewne spekulacje. A tym bardziej teraz pojawia się takie pewne ryzyko, dlatego że będzie cisza medialna, czyli do czasu tego posiedzenia Fed w przyszłym tygodniu nie będziemy poznawać wypowiedzi przedstawicieli Fedu. No i to tym bardziej będzie powodowało takie pewne obawy, pewne spekulacje, więc może być na pewno ciekawy na rynku. No ale mimo wszystko na dzień dzisiejszy złoty to pozostaje silny, także jeżeli w przypadku dolara nie dojdzie w tych najbliższych dniach do jakiegoś takiego większego odwrotu, a na to się nie zanosi, no to złoty powinien zarówno względem euro, jak i w stosunku do dolara utrzymywać na tych poziomach. No w tym momencie jesteśmy w okolicach minimum z 2020 roku, z grudnia 2020, natomiast faktycznie jeżeli byśmy zeszli jeszcze zwłaszcza w odniesieniu do dolara 4-5 groszy niżej, no tutaj już wkraczamy w rewiry z 2018 roku, także na pewno jest to pozytywna informacja dla polskiej waluty. No a jeżeli jeszcze dodatkowo tutaj był napływ na rynek kapitałowy i tutaj się utrzymywały te pozytywne sentymenty na rynku, no to dodatkowo to może wzmocnić walutę. Z rynku walut rzeczywistych przenosimy się na rynek walut cyfrowych. Przyglądamy się, Łukaszu, Bitcoinowi, który jakoś nie może się pozbierać po tych dramatycznych spadkach w połowie maja, chociaż złośliwi komentatorzy mówią, że jak coś jest nic nie warte, to cena rzędu 30 kilku tysięcy dolarów za sztukę i tak jest bardzo wysoka. No to nie jest zwykła korekta, naprawdę. Po pierwsze dlatego, że ona już dość długo trwa i pamiętajmy o tym, co się działo na samych szczytach. Poziom 30 tysięcy też nie jest przypadkowy, bo tutaj jest bardzo ważne wsparcie i no według mnie, jeżeli to wsparcie zostanie złamane, to naprawdę możemy mieć znowu bardzo mocną, dynamiczną wyprzedaż. I teraz, jeżeli to się stanie, to pamiętajmy o tych wszystkich milionach spekulantów, którzy kupowali wyżej i oni nie będą mieli strat rzędu kilku procent, kilkunastu procent. To będą już naprawdę gigantyczne straty. Do tego mamy wielu inwestorów, którzy cały czas mają jeszcze dość pokaźne zyski, więc ten poziom 30 tysięcy, on zupełnie nie jest przypadkowy. Jego złamanie może otworzyć drogę naprawdę do poważnej przeceny i ona nie będzie dotyczyła wtedy, jeżeli tak się stanie oczywiście, bo Bitcoin już wielokrotnie nas zaskakiwał. Natomiast jeżeli tak by się stało, to tutaj nie ma, to tylko w obrębie spekulantów kryptowalutowych mówi się o jakichś fundamentach.
Takie wyprzedaże wszystko zweryfikują, nie będzie żadnych fundamentów. Również wtedy inne kryptowaluty mogłyby bardzo drastycznie spadać, więc trzeba uważać na ten poziom 30 tysięcy, to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. No, czy odwrócić to może być naprawdę dobrym miejscem do otwarcia krótkich pozycji. Wygląda na to, że tak jak Bitcoin przez ostatnie kilkanaście miesięcy przyzwyczaił nas do tego, że jest na nim największa zmienność, że jest królem spekulacji, tak nadal tak będzie. Bitcoin jest nazywany przez niektórych cyfrowym złotem, no ale teraz zajmijmy się, Maćku, złotem faktycznym, które jest ostatnio wysoko notowane, ale ma problemy z utrzymywaniem się na poziomie $1900 za uncję. Tak, no i nie jest na pewno królem spekulacji, chociaż ostatni rok pokazał, że sporo kapitału spekulacyjnego napływa również na złoto, więc to dołącza złoto do tej grupy zmiennych aktywów. Na ostatnim czasie się faktycznie sytuacja uspokoiła. Teraz mamy drobną korektę, natomiast jest to korekta w tym ruchu, w tym trendzie wzrostowym, średnioterminowym, który trwa w zasadzie od pierwszego dnia kwietnia. I na dobrą sprawę dziś, jeszcze tutaj chwilkę przed wejściem na antenę, testowany był ten poziom właśnie zdefiniowany przez linię trendu wzrostowego, więc ten test teoretycznie, jeżeli tutaj się nie powiódł, tak jak to miało miejsce w poprzednich dniach, no to utrzyma się cały czas ten ruch wzrostowy i tak naprawdę szanse rosną na powrót w okolice $1905, tak? Czy to są te okolice konsolidacji, która miała miejsce pod koniec maja. Natomiast tutaj co sprzyja złotu? No oczywiście cały czas mamy kwestie związane z inflacją i ta presja inflacyjna, ona sprzyja wzrostom cen złota. Te dane makroekonomiczne, które się pojawiają, też nie sugerują, że bardzo duża płynność ze strony banków centralnych wkrótce się skończy, więc tutaj mamy ten dodatkowy czynnik podaży, przede wszystkim dolara, więc to też sprzyja cenom złota. Jeszcze tak pośrednio poprzez inflację zwrócił uwagę na to, co się teraz dzieje z ropą naftową, mianowicie te wszystkie obawy związane z irańskim programem nuklearnym, jak tutaj to może wpłynąć na cenę ropy, bo jeżeli by faktycznie, tak jak niektórzy analitycy, niektórzy uczestnicy rynku się obawiają tego, że to wpłynie na wzrost cen ropy, no to wpłynie też pośrednio na większe zainteresowanie właśnie złotem poprzez jeszcze wzrost presji inflacyjnej. Także jest sporo czynników w średnim terminie, które mogą sprzyjać, natomiast póki co myślę, że najistotniejszy jest przede wszystkim cały czas relatywnie słaby dolar, można w nieratywnie po prostu słaby dolar, no plus sytuacja techniczna, która na chwilę obecną sprzyja dalszym wzrostom tego metalu. A jakie czynniki, Łukaszu, mogą pomagać albo szkodzić indeksowi technologicznemu Nasdaq na Wall Street? Ten indeks, podobnie jak inne wskaźniki w Nowym Jorku, no, ciągle blisko rekordów historycznych, niedawnych, ale takiego wyraźnego ruchu w górę ostatnio nie widzimy. Nie widzimy, natomiast jeżeli na poszczególne składowe byśmy zwrócili uwagę, to ja zachęcam do tego, aby sprawdzić tę część biotechnologiczną Nasdaqa. Bardzo ciekawa sytuacja tutaj jest, bo mieliśmy bardzo mocne zejście. Gdy Nasdaq zaczął się korygować, to ta biotechnologia prawie że tąpnęła. To było zaskoczenie dla mnie. A po wielu tygodniach odbudowy taki trend horyzontalny, dość klarowny prostokąt się stworzył i dwa dni temu wyszliśmy z niego górą, przedwczoraj naruszyliśmy i przedwczoraj naruszyliśmy górne ograniczenie i wczoraj definitywne wyjście w górę, więc według mnie to jest dość mocne paliwo dla Nasdaqa w tym momencie. Spółki technologiczne też jednak pokazały ostatnio dość dobre wyniki i rynek stwierdził, że to już nie tylko jest ten efekt pandemii, więc dość dużo dobrego dzieje się wokół Nasdaqa.
ostatnio. Natomiast no nie można się dziwić, że przy tak wysokich cenach, przy tak wysokich wskaźnikach, no inwestorzy nie chcą kupować na wyścigie, ale mnie Nasdaq zaskoczył swoją siłą. To teraz z Wall Street przenosimy się na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Przyglądamy się dwóm spółkom. Najpierw Maćku CD Projekt, spółka, która w ostatnich tygodniach no, na wyraźnej huśtawce, bo od 150 zł do 180 zł za jedną akcję, chociaż w grudniu zeszłego roku to było więcej niż 400 zł. Tak, no taka solidna huśtawka, taki wręcz roller coaster, no bo tutaj mamy góra dół w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Natomiast zwróćmy uwagę, że te spadki, które się pojawiły po wynikach, no bo to było takie zapoczątkowanie takiej większej, głębszej korekty, wyniki, które spowodowały obawy, to w zasadzie po nich już nie ma śladu. Tutaj w kolejnych dniach, czyli w pierwszych dniach czerwca, w zasadzie zostało odrobiony cały ten ruch spadkowy po tym zawodzie związanym z wynikami. Natomiast no, to też pokazuje, że tutaj jest bardzo dużo kapitału spekulacyjnego, no bo jeżeli patrzymy na perspektywy dla spółki na kolejny kwartał, no tutaj niewiele się zmieniło w ostatnich dniach. W zasadzie patrząc nawet na to, co miało być siłą napędową CD Projektu, czyli gra Cyberpunk, no tutaj się cały czas tkwimy z tymi samymi problemami, tak? I patrząc na platformę Steam, no tam ta sprzedaż pozostaje na no, dość słabym poziomie i to pomimo tego, że są wprowadzane różne promocje, upusty, no, graczy znacząco nie przybywa i również jeżeli chodzi o opinie, które są na tym serwisie właśnie Steam, które się pojawiają na temat gry, też to się nie zmienia. No jeszcze oczywiście perspektywa jest powrotu w przyszłości na platformę Sony, też nie wiadomo, kiedy to nastąpi, więc biorąc pod uwagę słabe wyniki za pierwszy kwartał, są spore obawy, że w drugim kwartale wcale nie będzie lepiej, jeżeli oczywiście ta sytuacja się utrzyma, no a nie ma tutaj, przynajmniej na dzień dzisiejszy, żadnych takich świadectw, że mogłoby się to zmienić. No być może wkrótce coś wypłynie, no póki co inwestorzy nie mają żadnych drogowskazów, jeżeli o to chodzi, natomiast mają kilka takich znowu negatywnych czynników, no między innymi też w tym tygodniu pojawiły się sygnały jednego z akcjonariuszy z Wielkiej Brytanii, który domaga się dymisji zarządu ze spółki CD Projekt, tak? Tutaj odejścia Adama Kicińskiego, Marcina Iwińskiego ze stanowiska. No tutaj pojawiła się odpowiedź taka lakoniczna ze strony CD Projektu, natomiast no, to są takie sygnały, znowu kolejny inwestor dołączył do tej grupy niezadowolonych. Tutaj mieliśmy wcześniej taki eksodus ze strony Stanów Zjednoczonych, teraz firmy inwestycyjne z Europy. To oczywiście no, są takiego różnego rodzaju straszaki, to są informacje, które są oficjalnie przekazywane, no ale one mogą działać na pewno na ogólnie atmosferę wokół tej spółki. Dlatego to, co teraz się dzieje i ten sufit, z którym się spotkaliśmy, bo kurs doszedł znowu w okolice 175 zł, no tutaj się zatrzymał. To już wcześniej kilka razy pod ten sufit podchodził, trwała konsolidacja, no i wydaje się, że ten scenariusz znowu się powtarza, czyli jeżeli by się historia miała powtarzać, jak wiemy, na rynku historia lubi się powtarzać, no to potencjalnie może nas czekać w tym momencie korekta. W wypadku spółki Benefit, która świadczy usługi sportowe Łukaszy, to ten sufit jest gdzieś tam wysoko zawieszony, bo notowania tej spółki są na, historycznie rzecz biorąc, wysokich poziomach. Chociaż tutaj też mamy w ostatnich tygodniach sporą zmienność w zakresie 850-1000 zł. No Benefit pokazał siłę, bo przecież przez ten cały lockdown kilkanaście miesięcy, kurs utrzymywał się bardzo wysoko. I tutaj jest wiara inwestorów w to, że siła kapitałowa tej spółki, możliwość dalszego inwestowania, no po prostu spowoduje, że wykończą konkurencję. Szczególnie tutaj chodzi o mniejsze siłownie. Technicznie bardzo dobrze to wygląda, bo przez ostatnie kilkanaście miesięcy to stworzyła się taka formacja wręcz odwróconej głowy z ramionami. Jesteśmy
trochę wyżej niż linia szyi, więc to wszystko naprawdę, naprawdę dla tej spółki wygląda coraz lepiej i im dłużej kurs będzie się utrzymywać na tych poziomach, to będą rosły szanse na naprawdę poważny rajd, co wydaje się niesamowite, biorąc pod uwagę, jakie trudności ma cała branża, no ale widać, że wiara inwestorów jest tutaj w tę spółkę wielka. Też pamiętajmy o tym, to też pomaga, że trudno na naszej giełdzie zyskać ekspozycję na tego typu spółki. Więc to i w ogóle w Europie Środkowej i Wschodniej, więc to jest też dodatkowy atut dla tej spółki, dla akcji, no bo inwestorzy instytucjonalni chcą ją mieć w portfelu. O spółkach, o rynkach, o walutach mówili Łukasz Wardyn, Maciej Leściosz, CMC Markets. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. To już wszystko w Artystach Rynków. Następny program z tego cyklu w czwartek, 17 czerwca. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.